Hejka dziewczyny, dzisiaj przychodzę do Was z filmem o nowej polskiej marce tworzącej naturalne kosmetyki. Ja już te kosmetyki zaczęłam testować naprawdę spory czas temu, no ale jak wiecie, miałam małą przerwę tutaj w nagrywaniu, więc nawet tym lepiej w sumie, bo zdążyłam naprawdę bardzo, bardzo dobrze przetestować te kosmetyki. Są to kosmetyki marki POTS i na przykład to serum, to już zdążyłam praktycznie zdenkować, nad czym bardzo, bardzo ubolewam, bo jest to cudowny kosmetyk, który uwielbiam. Tak samo tą esencję praktycznie zdenkowałam, więc zdążyłam Wam te kosmetyki naprawdę konkretnie przetestować. Jest jeszcze w ofercie krem potoczy i tutaj żałuję w sumie, że tego kremu potoczy sobie nie sprawdziłam, no ale cóż, może będzie okazja, to jak będę na przykład zamawiała sobie jeszcze to serum, to na pewno sobie wtedy ten krem potoczy domówię, żeby Wam po prostu przetestować jeszcze dodatkowo krem potoczy. Postaram się Wam może jakiś rabat zorganizować, bo na tą chwilę nie mam, ale może uda mi się coś zorganizować. Napiszę jak coś, to macie informacje na dole w opisie, to w razie czego sobie zerknijcie. Tak samo wszystkie linki, wszystko macie w opisie. I zacznę od tego pierwszego kosmetyku, żeby Wam opowiedzieć, bo to jest dla mnie totalny sztos i niestety patrząc pod słońce zostało mi go już tylko tyle. On jest w opakowaniu Airless, czyli zostało mi no niestety tylko tyle tego kosmetyku. I jest to takie intensywnie nawilżające przeciwzmarszczkowe serum. Natomiast to serum ma konsystencję serum, ale jest kremowe. I ja ten produkt, już Wam pokazuję, troszeczkę, bo mi go szkoda, bo jest mało, widzicie? To nie spływa, nie jest jakieś rzadkie serum, natomiast widzicie, że jest takie delikatnie kremowe. No i rozprowadza się przecudownie. I to dla mnie jest idealny produkt, który stosuję, odkąd go tylko odpakowałam, to stosuję go jako krem na dzień, po prostu pod makijaż na dzień, pod filtr i naprawdę sprawdza się rewelacyjnie. Jeżeli mnie oglądacie, to wiecie, że mam cerę mieszaną w kierunku tłustej, więc tym bardziej teraz, kiedy robi się ciepło, no to niestety jest to cera, która no, wymaga troszeczkę więcej, jest trochę bardziej problematyczna, o, bym powiedziała, wiadomo, przetłuszcza się. Więc też trzeba bardzo mocno zwracać uwagę na to, jakie kosmetyki się stosuje, aby one nie były przeciążające, za ciężkie, właśnie raczej lekkie, szybko się wchłaniające. No i to jest idealny preparat. Pięknie nawilża tą skórę, ale wchłania się dosłownie tak. Nie zostawia żadnej tłustej, lepkiej warstwy. Co myślę, że dla wielu Was z właśnie taką cerą będzie naprawdę bardzo, bardzo cenną informacją. Tutaj jest ekstrakt smaczy, kwas hialuronowy, hydrolatny rolicz. To są naprawdę bardzo fajne składniki, jeżeli chodzi o cerę mieszaną, tłustą, trądzikową. Super też taka dawka antyoksydantów, czyli produktów, składników, które będą zapobiegały starzeniu się Waszej skóry. Wszystko w jednym. Przy tym cudowna, lekka konsystencja. Zapach praktycznie niewyczuwalny. Ja trochę jakbym jakąś mandarynkę, coś takiego w nim czuła. Ale jest to bardzo, bardzo delikatny zapach. Praktycznie niewyczuwalny, bardzo przyjemny. I jak dla mnie na dzień petarda. Dawno nie miałam kosmetyku, który na dzień, tak, wiecie, z takich nowych, tak, które ostatnio testowałam, który na dzień by mnie tak zachwycił, jak dokładnie to serum. To jest sztos, serio. Jak macie cerę mieszaną, tłustą i szukacie czegoś na teraz, na dzień, żeby Wam nie przeciążało tej skóry, było lekkie, ale super nawilżające, bardzo fajnie pielęgnujące skórę, to mega, mega Wam polecam. Drugi krem, który miałam, to jest krem taki bardziej bogaty, już Wam go pokazuję. Możecie zobaczyć, że jednak jest to już konsystencja inna niż tamto kremowe serum. Natomiast to też nie jest krem, który będzie się ciężko rozprowadzał. Widzicie? Raz, dwa, jest już pięknie rozprowadzony. To jest krem o zdecydowanie bogatszej konsystencji. On też się bardzo ładnie wchłania, też nie zostawia lepkiej warstwy. Naprawdę szybko, no wiadomo, że tamto serum się będzie szybciej wchłaniało, natomiast ten krem też się bardzo szybko wchłania. Tutaj SPF jest 15. Fajnie, że w kremie jest dodatkowy SPF, natomiast ja dokładałam mimo wszystko na niego jeszcze krem z filtrem. Tutaj macie olej z żużoby. Olej z żużoby jest w ogóle świetnym olejem do cery tłustej, mieszanej, trądzikowej. I ten krem też ma takie przeznaczenie dla właśnie takiej cery mieszanej, problematycznej. Ma tutaj też olej z chia, czyli z szałwi. Też będzie bardzo fajnie przeciwzmarszczkowo tutaj działa. Jeżeli szukacie naprawdę dobrego kremu nawilżającego na dzień, takiego troszeczkę bogatszego, natomiast, tak jak Wam mówię, to nie jest nic przeciążające. Bardzo dobrze nawilża. Oczywiście żaden z tych kosmetyków mnie nie zapchał, nie wyskoczyły mi żadne problemy skórne po nich, wręcz przeciwnie. Naprawdę ta pięknie ta cera jest wyregulowana w ciągu dnia. Po tym kremie z SPF-em moja cera też się nie przetłuszczała bardziej, więc jak najbardziej Wam na maksa polecam. I ostatni kosmetyk to jest właśnie ta esencja nawilżająca. Tutaj macie fermenty ryżowe,
Hydrolat z oczaru wirgilińskiego, kombucze, znowu bardzo fajne, przeciwzmarszczkowe działanie, działanie takie na cerę problematyczną, ale tak naprawdę to będzie produkt idealny dla każdego rodzaju cery. Ja bym się tutaj nie ograniczała, bo takie produkty ze spokojem może stosować każdy z Was, natomiast jeżeli się zastanawiacie i macie cerę taką bardziej problematyczną, tłustą, no to będzie dla Was naprawdę bardzo fajna sprawa. To oczywiście jest coś, co Wam zastąpi tonik, esencję, delikatnie serum. Bardzo fajny atomizer, więc też tutaj fajna aplikacja. Ale jeżeli szukacie naprawdę super esencji, żebyście miały taki tonik i serum w jednym, no to bardzo Wam tą esencję spot polecam, bo sprawdza się idealnie. No i takie produkty bezpośrednio albo na dłoń i w twarz, albo bezpośrednio na twarz. Tak jak wspomniałam, ja sama mam chrapkę na ten krem pod oczy, bo on jest z retinolem, więc to jest naprawdę petarda. Też go Wam może podlinkuję, to sobie zerknijcie. Koniecznie dajcie znać, czy słyszałyście o tej marce POC. Bo dla mnie była to nowość i powiem Wam, że te kosmetyki bardzo, bardzo pozytywnie mnie zaskoczyły. Mało się o nich mówi, z tego co widzę. Ja też, jak chcecie, to Wam podlinkuję Instagram. Ale jak wiecie, ja bardzo Wam lubię wyszukiwać takie małe polskie marki, o których się mało mówi, o których jakoś nie jest głośno. Ja uwielbiam takie kosmetyki dla Was testować. No i tutaj ta marka POC idealnie mi się w to wpisała i to jest mój ton. Jakby tamte kosmetyki też są super i też Wam je bardzo polecam. No ale to serum to jest dla mnie totalny sztos, totalny hit i taki znowu kosmetyk, który zostanie ze mną na pewno na długo, na pewno będę wracała do kolejnych opakowań i na pewno będziecie go widziały wielokrotnie na moim kanale. Tamte też są super, ale to jest dla mnie taki must have i po prostu nie może go zabraknąć. Dajcie znać, czy słyszałyście o marce. Może napiszcie, czy macie ochotę się na coś z tych kosmetyków skusić, a może któraś z Was testowała ten krem pod oczy, to też jeżeli tak, to mi koniecznie, koniecznie dajcie znać. Jak mi się uda skołować dla Was rabat, to też Wam tą informację dam. Jeżeli macie jeszcze jakiekolwiek pytania, to oczywiście piszcie w komentarzach i ja Wam się postaram jak zawsze odpowiedzieć